Najcenniejsze drewno z podkarpackich lasów sprzedane. W tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie na licytację wystawiła blisko 1800 metrów sześciennych wyselekcjonowanego drewna. Oferty złożyło 19 firm z Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji i Włoch. Najwyższą cenę, ponad 22,5 tysiąca złotych za metr sześcienny, osiągnęła kłoda jaworu falistego. Traktujemy trochę submisję jak to święto drzewa, bo dzięki zaangażowaniu dziesiątek osób z tego drewna, które było wycinane normalne, wyznaczane dla potrzeb hodowlanych, pielęgnacyjnych, nauczyliśmy się wyszukiwać takie fragmenty danego drzewa, które może nie musi być koniecznie na deski przetarte, ale może być wykorzystywane do dużo bardziej szlachetnych celów. Drewno najwyższej jakości wykorzystywane jest m.in. do produkcji instrumentów muzycznych oraz mebli. Rocznie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie pozyskuje się około 2 milionów metrów sześciennych drewna. Zatem wystawiane na submisję kłody stanowią zaledwie promil tej masy. W tym roku wystawiliśmy ponad blisko 1800 metrów sześciennych drewna. Było to głównie drewno dębowe, bo ponad 1000 kubików to właśnie to ten gatunek stanowi. Następnie jest drewno jaworu, jesiona, dęba czerwonego i nowość od pierwszy raz od 22 lat wystawiliśmy w tym roku drewno modrzewiowe. Wszystko zależy od mody, wszystko zależy od trendów, które obowiązują w przemyśle meblarskim, czy sklejkowym, czy okleinowym. Dlatego bywały czasy, że kupcy szaleli za jaworem, za bukiem, a w tej chwili buczyna zaledwie kilkadziesiąt metrów sześciennych wystawiona. Natomiast wiemy, że dąb jako ten surowiec jest poszukiwany. Submisje drewna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbywają się nieprzerwalnie od 2000 roku.